spać do rana. Na wysokie. Nie gruchały gołębie, a jeden nie gruchał, bo to był geriurek. Majdana, Ojana, Kima, Uba, Anna, Śliwa, Zakrzonek, Mina, Zaorana. A siedziała, zobśnie krzyczała, radośnie pytała się, mamy kiedy jej odrośnie. Majdana, Ojana, 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 pytała się, mamy kiedy. Krzyczała Filipie, 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 potrafię po ciebie. Uwaga! Dzisiaj Ślącz w obiektywie zaczyna pracę nad odnową podwórka w moim domu, w którym kiedyś mieszkałem. W willi. Trzeba odnowić całe podwórko, wyczyścić kostkę, więc zaczynamy, uwaga, pracę na dwie podkaszarki. Artur z podkaszarką, nie wiem jakiej marki, a jakiejś... Oj, Gomit. Nie, jakiej Gomit, to HGW. Ja z podkaszarką marki też HGW, bo nie wiem. I mamy trochę roboty. Spróbujemy odpalić tego komarka może. Dobra, a tu mi się odpali. Swing. I've tried to calm him down, told him take it easy now. It's just
my living room. Boom, 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 boom. I got a boom, boom, a llama in my living room. Boom, 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 boom. I got a boom, boom, I got a llama in my living room. Boom, 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 boom. Siemanko, siemanko. Z tej strony Śląsk w obiektywie. Vlog drugi z serii Oczami pana kierownika. Tak tą serię nazwałem właśnie teraz. Idziemy sobie na fajną akcję, bo koszenie na dwa Ursusy 35 będzie dosyć dużej łąki. Sorry, że ruszam kamerą, ale musiałem sobie poprawić. Ursus 35 12 Deluxe z kosiarką z osłoną. Starszą kosiarką. Kosi mój dziadek. Ksywa Jacuś, Guguś. Gubała. No, główny inżynier. Lecz dzisiaj kierownikiem jestem ja, bo nagrywam. A w Ursusie 35-12 zwykłym, tym po remoncie, z nową kabiną, ogólnie pomalowanym i tak dalej. Z nową kosiarką jeszcze, bez osłony, bo będziemy dopiero przykręcać. Chyba nie wiem, który raz kosi, drugi, trzeci ta kosiarka. Jeszcze bez osłony jest, no bo śrub jeszcze nam nie przynieśli. Kosi Artur. No wie, znana cię na pewno Artura z moich filmów. Główny monter ekipy Śląsk w obiektywie. Także no. Artur mi tam mruga światłami. Ale nie hejtujcie za to, że nie mamy osłony w kosiarkach, bo naprawdę nie przywieźli nam jeszcze śrub, więc nie było jak przykręcić, bo ten co dowoził te kosiarki, to nie przywiózł, po prostu śrub zapomniał. A u nas kosiarka rotacyjna starcza na max 2 sezony, więcej nie. Ponieważ no, pola są jakie są, czyli że kretowiny, znaczy kretowin nie ma już, przepraszam. Kiedyś były, ale tak jeszcze mieliśmy mało pola. Czyli że górki to po pierwsze, gruba trawa to po drugie i po trzecie tylko czterech traktorzystów umie kosić. Ja, choć ja tak umiem najmniej z tych czterech. Jacek, czyli mój dziadek, Artur i wujek Leszek, to jest brat od mojego dziadka. Też tutaj pomaga Piotkowi. I no, jak możecie zobaczyć, właśnie to jest fajna akcja. Także no. Jest tylko czterech traktorzystów, więc jeden ustawi sobie inaczej kosiarkę. Tutaj coś się zepsuje, tu coś się tego, no. Także 2-3 sezony max kosiarki nie ma. Dlatego dziadek postanowił kupować tak co jeden sezon jakąś kosiarkę. I jedne, mamy zawsze 3-4 kosiarki, z czego jedna jest dawcą części. Teraz akurat mamy nawet, mamy 3 kosiarki i 3 sprawne, więc jest dobrze, więc jak jakaś zawiedzie, to zawsze jest inna. Ale fajna akcja, ale fajna. Podoba mi się.
taniutki. Porobi to, porobi. Sobie na rozmowie z szefem. Konrad sobie kosi. Kosi jak kosi, ale kosi. Tutaj dziadek jeszcze raz dookoła przejedzie przy rowach. I później się przecinamy przez środek na trzy razy chyba. I to albo skończymy dzisiaj, albo jutro. Nawet nie jutro z godziną. Żeby nie było, to jest tak koszone, bo koszone. Bo tutaj to widać jaka ładna, a tutaj to co to jest? Te łąki trzeba by wszystkie regenerować, ale to nie ma czasu na to. Na ten co kombinuje. Zaraz sobie noże zobaczymy, może obrócimy, jak będą z drugiej strony jeszcze dobre, bo nie wiadomo. Kurwa, jak tu jest mało miejsca, nie jajka bolą. Trzeba je najpierw mieć. Spierdalaj. Łatwo się szyberda. Może... Nie, bo się nie zamknie. Tam to wyczyścić kiedykolwiek. A wiesz, od kiedy my mamy takie plany? Jebni basen. Ej, czemu on ma tylko 839 motogodzin? Nie interesuj się. Kręcił się kurwa licznik. Artur jest do wzięcia, dziewczyny. Konrad oczywiście, że też. No w sumie już nie. Bo się pozbył takiego jednego problemu Zenka. Nie był dla mnie problem. Ale dla mnie był. O kurwa. Apokalipsa. Nie było. Jak pierdolło.
nie chcę robić takich wygibasów, co się kurwa tutaj narobił. Nie ja. Nie, ja tutaj nie kosiłem wcale. Ja nie wiem, bo... Ja też nie wiem. To już ja tam to miałem zrobić. Tym ci dziadek pokazał, jak się kurwa kosi. A tym by mi szło lepiej. Tym? Oczywiście. Thank you.
Odpalamy? Dobra. Aha, wałek, kurwa. Dobra, stój. Opuść ją trochę. Jeszcze? Dobra. Kurwa, nienawidzę tego. Kurwa, ciepły ten wałek. Tam on bezpiecz. To kurwa ogień? A mamy wyjście, ale wejdę, nie opowiadam. Nie. Mi wypadniesz? E kurwa, nie wciskaj mi gazu. Ej Juli, chodź na kolanka. Ale nie tak. Uj, chyba poszło. Kurwa, faktycznie. Ja pierdolę. Damy radę. Czekaj, trzeba to naprawić. Stoj kurwa. Pierdolamy. Pierdolamy. Tak ciężkiego orgazmu nigdy nie przeżyłem. Jeżeli dalej ze mną to się... A kurwa, na chuj to jest wieszak, powiedz mi. Bo w nim jest bardzo gorąco, żeby se ładnie powiesić ją. W stronach, kurwa. To jeden jest dla ciebie, drugi dla mnie.